Ta wypowiedź Aleksa Berdowicza, we wrześniu 2018 roku w Starym Oleśnie, spowodowała moje zainteresowanie tematem fotograficznego czytania. Pomysł, który zasiał mi Robert Kwiatek, rzucił kiedyś hasło, że fajnie by było, jakby w szkołach dzieci uczono fotograficznego czytania. Fotograficzne czytanie to jest umiejętność, która niesamowicie poszerza umysł, powoduje, że mózg wykorzystany jest o wiele większym obszarze niż dotychczas jest wykorzystywany. Proszę sobie na YouTubie poszukać takie nazwisko Darren Brown. To jest Brytyjczyk, taki magik brytyjski, hipnotyzer. Różne sztuczki pokazuje dziwne, ciekawe. Tam jest jeden taki filmik, gdzie on poszedł do biblioteki w Londynie i poprosił dyrektora, żeby wyciągnął jakąś grubą książkę. Ten w 20 minut tą książkę przeleciał. Następnie powiedział mu, dobrze, otwórz na dowolnej stronie, powiedz numer strony, linijka któraś tam i ten powiedział, co tam jest dokładnie. W 20 minut zapamięta całą książkę. Jest to umiejętność do wytrenowania. To nie jest żaden geniusz, to jest umiejętność do wytrenowania. I proszę sobie tylko pomyśleć, gdyby nasze dzieci od dziecka były trenowane w czymś takim. Taki ktoś już nie może być niewolnikiem. Podstawowa rzecz, oczywiście szkoła sama w sobie służy urabianiu społeczeństwa, więc nie jest to coś, co bym polecał na jakąś daleką przyszłość, ale pewna forma szkoły przyszłości, gdzie dzieci by mogły bardziej swoje talenty rozwijać, jest jak najbardziej wskazana. Oprócz tego, że dzieci powinny być pod opieką rodziców, im więcej, tym lepiej. A więc energia, własna żywność i umiejętność fotograficzna czytania. A teraz fragmenty z książki Paula Schella, Czytanie fotograficzne, które mogą spowodować zainteresowaniem się tym tematem. Różnica pomiędzy konwencjonalną metodą czytania, szybkim czytaniem i czytaniem fotograficznym jest jak różnica pomiędzy jazdą na rowerze, jazdą samochodem i lataniem odrzutowcem. Zintegrowana metoda czytania fotograficznego pozwala na wybranie tempa, w jakim można podróżować, i zwiększa zdolność uczenia się. Jest więc skutecznym sposobem rozwiązywania wielu problemów. Czytanie fotograficzne to innowacyjna, najlepsza z dostępnych metod czytania. To coś więcej niż szybkie czytanie. Jest to metoda uczenia się, która wykorzystuje potencjał ludzkiego umysłu. Żyjemy w czasach, gdy brak czasu idzie w zawody z nadmiarem informacji. Aby poradzić sobie z tym problemem, musimy nauczyć się przetwarzać i wykorzystywać te informacje. Czytanie fotograficzne wykorzystuje najwspanialszy mechanizm przetwarzania informacji – ludzki umysł. Ta książka zapozna cię z technikami najefektywniejszego wykorzystania możliwości twojego umysłu. Dzięki czytaniu fotograficznemu nauczysz się nie tylko szybciej czytać, ale dowiesz się, jak uczyć się kilkakrotnie szybciej niż dotychczas. W trakcie nauki metody czytania fotograficznego będziesz doświadczać czegoś, co może ci się wydawać niemożliwe. Będziesz czytać fotograficznie całe strony tekstu z szybkością ponad jednej strony na sekundę, przekazując do mózgu informację, która będzie w nim przetwarzana. Informacja ta połączy się z posiadaną już przez ciebie podświadomie wiedzą, umożliwiając ci w ten sposób osiągnięcie celu, szybkiego czytania i rozumienia tekstu. W czasie, który masz do dyspozycji, przeczytasz wszystko, czego potrzebujesz, wydobywając z tekstu najistotniejsze informacje. Dzięki zintegrowanej metodzie czytania fotograficznego będziesz mógł komunikować się ze swoją podświadomością. Czytanie fotograficzne omija bowiem bariery, jakie narzuca świadomy umysł. Koncepcja czytania fotograficznego z szybkością 25 tysięcy słów na minutę może wydawać się czymś zupełnie nowym, jednak powstała kilka wieków wcześniej, nim wymyśliłem dla niej nazwę czytanie fotograficzne. Istnieją dowody na to, że takie przetwarzanie informacji w umyśle było już wykorzystywane w różnych dziedzinach życia, zarówno w sztuce wojennej, jak i w starodawnych obrzędach religijnych. Nie chodzi jednak o roztrząsanie, czy czytanie fotograficzne jest możliwe, czy nie.
lecz o to, jak nauczyć Ciebie wykorzystywać tę naturalną zdolność umysłu. Czytanie fotograficzne kształci nie tylko umiejętność błyskawicznego czytania. Zintegrowana metoda czytania fotograficznego pozwala odkryć tkwiący w każdym z nas geniusz. Pozwala lecieć swobodnie przez gąszcz informacji bez tracenia kontroli nad lotem i wpadania w korkociąg. Zintegrowana metoda czytania fotograficznego składa się z 5 etapów: przygotowania, wstępnego przeglądu, czytania fotograficznego, aktywacji i szybkiego czytania. Etapy te nie muszą występować w wymienionej kolejności i nie muszą wszystkie wystąpić. W rzeczywistości jest to zbiór możliwości do wyboru, który można stosować w dowolnej, zależnej od potrzeb kolejności. Metoda została opracowana na podstawie obserwacji naturalnych umiejętności tych czytelników, którzy bardzo szybko czytają. Sekret tej metody nie tkwi jednak w technikach, lecz w zmianie sposobu myślenia, która następuje w wyniku stosowania tych technik. A żeby móc tę metodę stosować i osiągnąć za jej pomocą zamierzone cele, należy pozbyć się wewnętrznego nakazu zmuszającego do stosowania niewydajnych metod. Na kolejnych stronach dowiesz się, co powoduje, że Twoje obecne możliwości są ograniczone. Poznasz sposoby ominięcia obszaru świadomego w umyśle, którego możliwości przetwarzania informacji są ograniczone, oraz nauczysz się kontaktowania z tymi obszarami umysłu, w których zamieszkuje Twój naturalny geniusz. Nauczysz się prostych zachowań, które będziesz mógł natychmiast zastosować. W tym miejscu możesz sobie tylko wyobrazić, w jaki sposób będziesz mógł w przyszłości w większym stopniu wykorzystywać swoje wrodzone zdolności. W ciągu kilku lat nauczania czytania fotograficznego byłem świadkiem wielu zmian zachodzących w uczestnikach szkolenia, i to zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. A oto przykłady. Uczennica szkoły średniej kilka razy przeczytała fotograficznie słownik języka angielskiego i zdecydowanie poprawiła wynik testu ze znajomości słówek. Jeden z prawników stosuje metodę czytania fotograficznego do szybkiego wyszukiwania odpowiednich informacji w opasłych tomach książek prawniczych. W bibliotece prawniczej spędza teraz zaledwie 5 minut, wcześniej zabierało mu to pół godziny. Autor książek technicznych przed spotkaniem ze specjalistami od komputerów przeczytał fotograficznie instrukcję obsługi pewnego programu. Po zaledwie 15-minutowym przygotowaniu był w stanie swobodnie dyskutować z nimi na temat tego programu. Technik komputerowy w ciągu kilku sekund odnajduje potrzebne informacje w instrukcjach obsługi programów. Pewnemu prawnikowi przeczytanie 300-stronicowego dokumentu prawnego Wydziału Transportu zajęło 3 minuty. Natychmiast otworzył dokument na stronie, gdzie znajdował się akapit zawierający informację potrzebną do wygrania sprawy. Biegły występujący jako świadek strony przeciwnej, który nie był w stanie znaleźć tego akapitu, nie mógł wyjść z podziwu dla jego umiejętności. Specjalista w dziedzinie kanalizacji przed służbowym spotkaniem musiał przeczytać plik obowiązujących przepisów państwowych grubości 10 cm. W czasie podróży, w samolocie, przeczytał fotograficznie te przepisy w ciągu pół godziny. Podczas spotkania prawidłowo przytoczył jeden z przepisów, mówiący o tym, że wyniki badania jakości wody ważne są przez 3 lata. Pewien uczeń szkoły średniej poprawił w ciągu jednego semestru stopień z matematyki z 1 na 4. Powiedział, że czytanie fotograficzne podręczników do matematyki spowodowało, że potrafi lepiej rozwiązywać zadania. Inna uczennica przed napisaniem pracy na zadany temat przeczytała fotograficznie mnóstwo różnych książek. Nauczycielka napisała na jej pracę 6 i z dnia na dzień poprawiłaś styl. Jak to zrobiłaś? Kilku muzyków poinformowało o zastosowaniu czytania fotograficznego w muzyce. Zauważyli oni, że przeczytanie fotograficzne partytury utworu w przeddzień wykonania go po raz pierwszy powoduje, że to pierwsze wykonanie nie tylko jest łatwiejsze, ale czują się tak, jakby go już wcześniej wykonywali. Pani doktor z Meksyku została poproszona o odczytanie na konferencji w Kalifornii i swojego artykułu. Tekst miał 20 stron i był napisany po hiszpańsku. Autorka czytając, musiała go jednocześnie tłumaczyć na angielski. Chociaż znała dobrze obydwa języki,
Zazwyczaj sprawiało jej to trudność. W ciągu doby poprzedzającej odczyt przeczytała fotograficznie kilka razy słownik hiszpańsko-angielski. Podczas prelekcji płynnie czytała, nie robiąc żadnych przerw. Opowiadała potem, że przez cały czas była odprężona i czuła się pewnie. Nauczycielka angielskiego ze szkoły średniej wykorzystała zintegrowaną metodę czytania fotograficznego do przygotowania lekcji na temat Hemingwaya. Przeczytała wszystkie jego książki oraz to, co na ich temat napisano. Dwie pozycje, które chciała omawiać na lekcji, przeczytała po raz drugi. Była zaskoczona tym, w jaki sposób zdobyta wiedza została przez nią wykorzystana podczas lekcji. Dziwiła się, ile informacji mogła przekazać uczniom. Stwierdziła, że nigdy wcześniej nie udało jej się tego osiągnąć na żadnej lekcji. A oto scenariusz, który można nazwać radością czytelnika fotograficznego. Każdy dzień pracy zaczynasz od przeczytania informacji niezbędnych do sprawnego i szybkiego podejmowania decyzji. Zniknęły sterty nieprzeczytanych listów, notatek, sprawozdań, biuletynów informacyjnych, fachowych czasopism i podręczników. Czytanie raportów technicznych, które zajmowało ci kiedyś wiele godzin, teraz trwa zaledwie kwadrans. Pod koniec dnia pracy patrzysz na puste biurko. Jesteś gotów do rozpoczęcia kolejnego dnia pracy. W domu dzieje się podobnie. Nie panuje tam już nieład. Sterty nieprzeczytanych książek, gazet, czasopism i listów, które walały się po całym domu, zniknęły. Śledzenie bieżących informacji zabiera ci codziennie 10 do 15 minut. Znajdujesz teraz czas na powieści, czasopisma i inne publikacje, które czytasz dla przyjemności, a nie dlatego, że musisz. Twoja biegłość w czytaniu powoduje, że nie obawiasz się dodatkowego szkolenia i dalszej nauki. Zapisujesz się na studia po to, żeby uzyskać stopień naukowy, dostać awans, poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności i zaspokoić ciekawość. Patrzysz na program studiów i wiesz, że z czytaniem dasz sobie doskonale radę, i że przeczytasz wszystko przed wyznaczonym terminem. Często kończysz czytanie już tego samego dnia, kiedy kupujesz książki. Jeśli masz zadane przeczytanie jakiejś pozycji, to odnosisz wrażenie, że przeglądasz to, co już znasz. Przeczytanie kilku książek potrzebnych do napisania jakiejś pracy zabiera ci zaledwie godzinę lub dwie. Gdy czytasz, nie czujesz wysiłku i jesteś zrelaksowany. W mowie i piśmie wyrażasz się jasno, twoje argumenty są przekonywające. Łatwiej zyskujesz aprobatę swoich pomysłów, gdyż poparte są one rzeczową argumentacją. Wszyscy uważają, że dużo czytasz i że posiadasz gruntowną wiedzę. Polecenia dotyczące czytania kończysz przed wyznaczonym terminem. Potrafisz przeczytać kilka książek w czasie, w którym kiedyś czytałeś jedną. Przeczytanie tego, co cię interesuje w kilku czasopismach, zajmuje ci teraz tyle samo czasu, co kiedyś przeczytanie jednego artykułu. Podczas czytania zaliczasz stos materiałów do przeczytania, a w dodatkowym czasie skreślasz kolejne pozycje z listy pilnych rzeczy do zrobienia. Zyskujesz dużo czasu wolnego na własne przyjemności. Przez chwilę zachowaj w pamięci ten scenariusz. Rozkoszuj się przyjemnym uczuciem doskonałości. Ciesz się z dodatkowego czasu, pieniędzy oraz przyjemności, które wnosi do twojego życia czytanie. Prawda, że to wspaniała wizja?